Czy istnieje różnica między mężczyznami i kobietami w zgromadzeniu, czyli w kościele? Odpowiedź brzmi tak, o ile zgromadzenie jest na ziemi. I poniższe rozważania wyjaśnią tę odpowiedź, to znaczy odniesienia biblijne, takie jak pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset, czyli mamy wyraźnie pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Także pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 8 werset, 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 8 werset. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru. Także i niewiasty, aby się ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i skromnością zdobiły, nie trefieniem, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi na niewiasty, które się przyznają do pobożności. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu, bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa i Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta będąc zwiedziona wpadła w przestępstwo, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością. A także możemy zadać sobie kolejne pytanie, to znaczy pytanie, które w następnej części chciałbym, żeby było przedmiotem naszego spotkania, to czy możesz krótko opisać służbę wierzących kobiet?